Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi, a w dzisiejszym odcinku vlogowym porozmawiam sobie o pewnym panu, bo trzeba to podkreślić, panu, i to potem dowiecie się dlaczego, który okazał się oszustem działającym na Otomoto czy na Olixie. Wcześniej wspominałem o tym, że będzie to gwiazda moich odcinków i nadszedł czas, gdzie rozpocznę całą serię odcinków na temat tegoże pana, który oszukuje osoby a propos zakupu samochodów i tego, jak te auta wyglądają, w jakim są stanie, jakie są ubytki, ukryte wady oraz braki papierologiczne, obiecania, obiecywanki, może dokładnie tak, oraz w jaki sposób on prosperuje i kto tak naprawdę jeszcze z nim działa. Dlatego zapraszam. Jakiś czas temu wspominałem o tym, że jest pewien pan, który, to może na początku od razu też sprostuję, dlaczego pan. Pan dlatego, że ta osoba tak kazała do siebie mówić tylko i wyłącznie. On jest panem i władcą wręcz i tyle. I do niego tak trzeba się zwracać. Śmieszne, nieśmieszne, to jest żenujące, a tragiczne jest to, że jest mnóstwo osób poszkodowanych przez tą osobę. Poszkodowanych, dlatego że jest cała rzesza osób, która kupiła u niego samochody. Auto okazały się szrotami. Dokumentacja totalnie niekompletna, totalnie jest spreparowana dokumentacja opłat związanych ze ściągnięciem samochodu. Opłaty wykonane niby, tylko na wzorach są popisane cyferki, literki i tak dalej, a prawdę mówiąc, to ten pan ma te rzesze komorników na sobie, gdzie on jako on nie może dokonać pewnych opłat, chociażby opłat akcyzowych. No bo to wszystko idzie na poczet komornika. I ludzie coraz bardziej, czy tam w dalszym ciągu, nabierają się na jego metody. Metoda jego jest taka, że u niego samochody, większość tych aut, na których tak naprawdę najwięcej zarabia, to są auta bardzo tanie. I to jest też widoczne na ogłoszeniach, że te samochody no, są znacznie poniżej kwoty, która widnieje w podobnych egzemplarzach samochodów. On ma zawsze najtańsze samochody i te kwoty są no, śmiesznie małe, bo ja wiem, no, może dla kogoś wydanie 3000 zł nie jest dużą kwotą, ale dla innych jest to duża kwota. No zależy kto, tak? Ja tutaj nie będę negował, nie o to chodzi, żeby porównywać i kogoś, nie daj Boże, wyśmiewać. Takie kwoty rzędu od 1000, może nawet ciut mniej, do kwoty 3000 zł. To są kwoty, które widnieją u niego na ofertach. Z Niemiec wszystko czochrane. Głupie takie, że nie ma na czym oka zawiesić. Jak sami słyszycie, oferty tego pana są kuszące, bo kwoty, które widnieją na tych ogłoszeniach, no kuszą cały czas. I on owszem ma ruch w interesie, że tak to powiem. Interesie jak interesie, oczywiście on nie ma działalności, bo się okazało w trakcie już działań, które rozpocząłem sobie po zakupie samochodu u niego, który okazał się oczywiście szrotem tak naprawdę. Chciałem zakupić samochód tańszy, żeby mieć drugie auto i też, żeby moja dziewczyna mogła poniekąd na jakichś placach poduczyć się jazdy, żeby też mogła przystąpić do egzaminu, więc zamysł tego zakupu był dwojaki, no bo ja chciałem też mieć samochód drugi, ewentualnie do zastępstwa, jakbym miał niedalekie podróże wyjechać, i zostawić ten swój duży samochód na miejscu, a potrzebowałem czegoś nieco mniejszego, no ale też wiadomo, do pomocy dla mojej narzeczonej. No i niestety wyszło inaczej. Wyszło inaczej, wyszło tak, że można by tu pakować stos pieniędzy, a prawdę mówiąc, to nic by to nie zmieniło w tym samochodzie, dlatego że i tak auto nie można zarejestrować, dlatego że opłata akcyzowa nie jest wykonana. Potem pan po prostu ma wszystko blokowane przez komornika i idzie na poczet komorniczy, na alimenty i jego długi pozostałe, no bo wszystko w trakcie powychodziło. Jak ja się już uparłem na jego osobę i usłyszałem całą rzeszę osób, gdzie przejrzałem dopiero później opinie na jego temat w internecie, które były no, dramatyczne. Szkoda, że wcześniej nie znałem jego imienia, nazwiska. Nie było czasu, aby
aby o tym się dowiedzieć, jakby nie było. No facetowi zaufałem, no niestety, to jest to też mój błąd, że bardzo ufam ludziom, ale zaufałem mu, bardzo dobrą ma gadkę ze swojej strony i to też właśnie działa na to, że ludzie się mega nabierają na jego oferty i piękne samochody. Wie pan co, bo pan tu napisał, że bezwypadkowy, garażowany, tak pan tu ładnie opisał. Wie pan co, umówmy się tak, że jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął z prawdą w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. Nie mogę powiedzieć, ma też samochody, które mi się chwali, mi obecnie, to już jest też brak jakiegoś tupetu z jego strony, ale chwali mi się samochodami takimi lepszymi. Tyle tylko, że jego klienci, którzy kupili lepsze samochody, również się do mnie zgłosili, bo tam na przykład powiedzmy z autem jest ok, ale z papierami jest nie ok. No i tu się rodzi też problem, dlatego że ludzie nie mogą wykonać przeglądów, nie mogą zarejestrować samochodu. No i jest mały przestój, który jest nieunikniony i w zasadzie nieodłączny zgodnie z naszymi przepisami prawa, które są dla mnie też trochę niepojęte. Bo jeśli taka osoba nie ma możliwości opłacenia akcyzy, bo idzie to na poczet komorniczy i robi taki numer, czy oszukuje jawnie, potem oczywiście nie odbierając telefonów, nie odzywając się, tak, spławiając po całości, wyśmiewając, bo ja go prowadziłem przez długi czas i mam strasznie dużo nagrań i sam też mi się tam wyśpiewał, co, jaką miał przeszłość, że też już siedział i tak dalej, za co i w ogóle, a teraz znów będzie siedział oczywiście, bo cały temat jest już zgłoszony na policję, do prokuratury, dodając wszystkie materiały, bo ludzie, którzy szli i zgłaszali go, nie mieli nic, nie mieli żadnych nawet jakichś SMS-ów późniejszych, te pierwsze takie fajne rozmowy, no to okej, ale nie mieli późniejszych rozmów z nim. On nie chcieli rozmawiać, więc ja musiałem bardzo mocno wpłynąć na faceta, żeby od niego to wydusić. No i udało się to zrobić. Cwaniak, bo cwaniak, ale głupi cwaniak, jakby nie było z niego, bo bardzo dużo sam mi wyśpiewał rzeczy albo potwierdził pewne informacje. Oprócz niego to jest tam jeszcze kilku jego pomocników, pomagierów, którzy działają z nim. No ale o tym powiem sobie spokojnie w innych odcinkach już, które będą na pewno się stopniowo ukazywać, bo cała sprawa się rozpoczęła i też na początku nie mogę za dużo o tym powiedzieć, ale facet sprzedaje samochody najczęściej, które po prostu nie mają katalizatora. To jest jeden potężny problem, no bo to jest duży koszt. Jeżeli ktoś kupuje tani samochód, no to tak naprawdę musi wydać niemałe pieniądze na katalizator i szczerze mówiąc to jest nieopłacalny interes już, gdzie on wysyła zdjęcia, że te katalizatory niby są tam, a potem ich nie ma i w sumie to tak ludzie właśnie wierzą to, że on wyśle zdjęcia tam z Niemiec, że tam są, a jak przyjeżdża tu do Polski, to on tu wycina to i no i już potem sprzedaje bez tego. Oprócz katalizatorów były pewne inne elementy, które znajdowały się w samochodach, a ich nie było, już jak dostarczane były do klientów, czy klienci odbierali. Zarzekał się, że będzie, no nie wiem, jakieś radia, nie radia, elementy wyposażenia i tak dalej, no to niby wszystko miało to być podosyłane wraz z dokumentacjami, najczęściej też dokumentacjami, które brakowało ich. Nie było briefów, albo był duży, nie było małego, nie było opłaconej akcyzy, czy dokumentów opłaconej akcyzy. Nie było w zasadzie nic tak naprawdę z tych dokumentów, gdzie tylko facet przyjeżdża podpisać umowę i to jeszcze na jakiś lewy tak naprawdę adres, gdzie ten lewy adres okazało się, że to nie jest adres zamieszkania, tylko jego magicznego saloniku fryzjerskiego. A ten adres to i tak pod tym adresem ten salon istniał, bo istniał sobie tylko, bo on tak chciał. A się okazało, że tenże dżentelmen, ten pan ma trzyletni zakaz sądowy, trzyletni zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności, bo przegrał już sprawę z kimś tam, kto miał naprawdę dużo pieniędzy, żeby dobrać mu się mocno do tyłka i zrobić mu kuku, i zrobił mu kuku. A teraz ja będę drugą osobą, która mu zrobi kuku, bo za mną jest cała rzesza osób, które są poszkodowane przez niego i w tym momencie temat będzie niedługo już trafiał na wokandę, tym bardziej, że wszystko się uwolniło i tak dalej, i tak dalej. I sądy też zaczynają działać już normalnie. Cieszy mnie to, jest ten dobry czas, żeby ten temat w końcu poruszyć, a przez ostatnie kilka miesięcy facet był rozpracowywany i wszystko na pewno usłyszycie w kolejnych odcinkach. Na pewno podejrzewam, część osób, która ogląda, może kiedyś się
miała styki z taką osobą, która szukała was może właśnie w kwestii motoryzacyjnej. Może akurat natrafi się osoba, która również została przez niego szukana. Nie wiem, może się kiedyś tam spotkamy i też będziecie w tym gronie osób, które są za mną. Ale myślę, że w dalszych etapach odcinkowych wykażę, tak, kim ta osoba jest, jak to działa. Jego ogłoszenia może jakieś, chociaż on te ogłoszenia usuwa albo są blokowane przez Otomoto, gdzie o tym był informowany przeze mnie. Nawet te nowe ogłoszenia jego są również usuwane i blokowane, co go bardzo wkurza. Oczywiście on mi grozi sądem i tak dalej. No, powiedziałem, idź, pozywaj mnie, ja czekam na pozwy jak najbardziej, tak? Bo przecież jesteś niewinną osobą, wiesz co mówisz, tylko wszyscy się pomawiają i tak dalej. Taki typowy oszust, który nie ma krzty tupetu, tylko po prostu pieniądz dla niego się liczy i nieważne od kogo to bierze, jakby przyszedł nawet inwalida i chciał od niego samochód, to prawdę mówiąc wcisnąłby mu też rzęcha i nie miałby skrupułów od niego wziąć tych pieniędzy. Więc tego pokroju jest ta osoba. Mam nadzieję, że ten wstępny odcinek vlogowy o tej tematyce, o tym właśnie, że panie, będzie poniekąd dla was jakoś pomocny. Na pewno też na kanale pojawi się w kategorii poradnika dla nowych detektywów czy przyszłych detektywów, jak działać w takim zakresie takich osób, jak ja na przykład działałem, co ja zbierałem i w jaki sposób potem to zostało przekazane na policję, do prokuratury jako materiał dowodowy. Więc dla was też na pewno będzie o tym stworzone odcinki, szczerze mówiąc, bo to jest długi temat jednak, a myślę, że jak odcinki nowe się pojawią, to temat się jeszcze bardziej dla was sprostuje i zobaczycie sami po vlogu chociażby, co tutaj jest grane. Mam nadzieję, że póki co tenże vlog był jakoś dla was pomocny czy interesujący. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, dlatego że trwa drugi konkurs. No a my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!